W naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się Ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 234 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami Psalmu 142. Głośno wołam do Pana, głośno błagam Pana, wylewam przed nim swą troskę. Wyjawiam przed nim swą udrękę. Gdy duch mój we mnie ustaje, ty znasz moją ścieżkę. Na drodze, po której kroczę, ukryli na mnie sidło. Popatrz na prawo i zobacz. Nikt na mnie nie zważa. Nie ma dla mnie ucieczki. Nikt nie dba o moje życie. Do ciebie wołam, o panie. Mówię, ty jesteś moją ucieczką. Udziałem moim w ziemi żyjących. Zważ na moje wołanie bo jestem bardzo słaby. Wybaw mnie od prześladowców, gdyż są ode mnie mocniejsi. Wyprowadź mnie z więzienia, bym dziękował imieniu twojemu. Otoczą mnie sprawiedliwi, gdy okażesz mi dobroć. W rozdziałach od siódmego do dziewiątego księgi przysłów. Znajdujemy przestrogi przed zgubnymi wpływami i pokusami, zwłaszcza przed cudzołóstwem i złymi wyborami. Teksty te ukazują mądrość jako cenną drogę do unikania niebezpieczeństw i prowadzenia uczciwego życia. W końcu rozdziały te zachęcają do wyboru mądrości, jako kluczowej dla prawdziwego szczęścia i Bożego Błogosławieństwa. Synu mój, przestrzegaj słów moich. Moje nakazy przechowuj u siebie. Nakazów mych strzeż, abyś żył, mych uwag, jak źrenicy oka. Przymocuj je sobie do palca, na tablicy serca je wypisz. Mów do mądrości, ma siostro. Przyjacielem nazywaj rozsądek. Abyś się ustrzegł przed cudzą żoną, przed obcą, co mowę ma gładką. Przez okno bowiem swojego domu spoza kraty się przyglądałem. Ujrzałem wśród niedoświadczonych, rozpoznałem między chłopcami młodzieńca nierozumnego. Przechodził ulicą obok narożnika, na drogę do domu jej wstąpił. O zmroku, o późnej godzinie, pod osłoną nocnych ciemności. Oto kobieta wychodzi naprzeciw. Strój nierządnicy, a zamiar ukryty. Podniecona, nieopanowana, nie ustoi w domu jej noga. To na ulicy, to na placu, na każdym rogu stoi na czatach. Chwyciła go i obejmuje. Z bezczelną miną doń mówi: Miałam złożyć ofiarę biesiadną. Dziś dopełniałam swych ślubów. Wyszłam tobie naprzeciw, zaczęłam cię szukać, znalazłam. Kilimem swe łoże usłałam, kobiercem wzorzystym z Egiptu. Łoże swe mirrą skropiłam, aloesem i cynamonem. Chodź, pijmy rozkosz do rana. Wzajemną miłością się cieszmy. Bo męża w domu nie ma. Udał się w drogę daleką. Wór pieniędzy zabrał ze sobą. Ma wrócić o pełni księżyca. Omamiła go długą namową. Pochlebstwem swych ust go uwiodła. Podążył za nią niezwłocznie, jak wół, co idzie na rzeź. Jak spętany głupiec do chłosty, aż mu strzała przeszyje wątrobę, jak wróbel co wpada w sidło, nieświadomy, że idzie o życie. Więc teraz, synowie, słuchajcie, zważajcie na słowa ust moich. Niech serce twe ku jej drogom nie zbacza, nie błąkaj się po jej ścieżkach, bo wielu zranionych strąciła, a wszystkich możnych zabiła. Jej dom to drogi do Szeolu, co w podwoje śmierci prowadzą. Czy mądrość nie nawołuje, nie wysila głosu roztropność? Na najwyższym szczycie, przy drodze, na rozstaju dróg usiadła, przy bramach u wejścia do miasta, przy wejściu do portyków głos podnosi: Odzywam się do was, mężowie, was wzywam Synowie ludzcy. Naiwni nabierzcie rozwagi, nie mądrzy Nabierzcie rozumu. Słuchajcie, mówię rzeczy wzniosłe. Z warg moich wychodzi rzetelność. Podniebienie me prawdę podaje, wstrętna mym wargom nieprawość. Mowy ust moich są prawe, obcy mi fałsz i krętactwo. Wszystkie są jasne dla rozsądnych, rzetelne dla posiadających wiedzę. Karcenie moje nabądźcie, nie srebro. Raczej wiedzę niż złoto najczystsze, bo mądrość cenniejsza od pereł, żaden klejnot nie jest jej równy. Jam mądrość, rozwaga mi bliska, posiadam wiedzę, roztropność, bojaźń pańska to zła nienawidzić. Pychy, wyniosłości, złych dróg, przewrotnych ust, nienawidzę. Moja jest rada i powodzenie, jam rozsądek. Moja jest potęga. Dzięki mnie królowie panują, słusznie wyrokują książęta. Dzięki mnie rządzą władcy, wielmożni, wszyscy rządcy sprawiedliwi. Ja kocham tych, co mnie kochają. Znajdzie mnie, kto mnie szuka. Bogactwo jest ze mną i cześć, znaczna fortuna i pomyślność. Mój owoc cenniejszy niż złoto, a plony niż wyborne srebro. Kroczę drogą prawości, ścieżkami sprawiedliwości, by przyjaciół obsypać bogactwem i napełnić ich skarbce. Pan mnie zrodził jako początek swej mocy, przed dziełami swymi od pradawna. Od wieków zostałam ustanowiona, od początku przed pradziejami ziemi. Przed oceanem zostałam zrodzona, przed źródłami pełnymi wód. Zanim góry zostały założone, przed pagórkami zostałam zrodzona, nim glebę i pola uczynił przed pierwszymi skibami roli. Gdy niebo umacniał, z nim byłam. Gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, gdy morzu ustawiał granice, by wody z brzegów nie wystąpiły, gdy ustalił fundamenty ziemi. I byłam przy nim mistrzynią, rozkoszą jego dzień po dniu, cały czas igrając przed nim, igrając na okręgu ziemi, radowałam się przy synach ludzkich. Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie, błogosławieni ci, co dróg moich strzegą. Słuchajcie przestrogi i bądźcie mądrzy, a jej nie odrzucajcie. Błogosławiony jest człowiek, który mnie słucha który co dzień u drzwi moich czeka, czuwając u progu mej bramy. Bo kto mnie znajdzie, znajdzie życie i osiągnie upodobanie Pana. Kto przeciw mnie grzeszy, duszę swą rani. Wszyscy, co mnie nienawidzą, śmierć kochają. Mądrość zbudowała sobie dom, wyciosała siedem kolumn, nabiła swych zwierząt, namieszała wina i zastawiła stół. Służące odesłała i woła na wyżynnych miejscach miasta. Prostaczek niech tutaj przyjdzie. Do tego, komu brak rozumu, mówiła: Chodźcie, nasyćcie się moim chlebem, pijcie wino, które zmieszałam. Odrzućcie naiwność, a żyć będziecie. Chodźcie prosto drogą rozsądku. Kto poucza szyderce, ściąga na siebie wzgardę. Kto strofuje bezbożnego, Czyni to na własną szkodę. Nie strofuj szydercy, by Cię nie znienawidził. Strofuj mądrego, a będzie Cię kochał. Ucz mądrego, a będzie mądrzejszy. Oświecaj prawego, a zwiększy swą umiejętność. Początkiem mądrości jest bojaźń pańska, rozsądkiem poznanie świętego. Bo dzięki mnie Twe dni się pomnożą, lata życia będą Ci dodane. Gdy jesteś rozumny, pomagasz sobie, jako szyderca sam kark podstawiasz. Kobieta głupota jest podniecona. Lekkomyślność nie posiada wiedzy. Przy bramie swego domu usiadła, na tronie, na wyżynach w mieście, by wołać na przechodzących drogą, na tych, co idą prostymi ścieżkami. Niech zboczy tu niedoświadczony. Odzywa się do nierozważnego. Przyjemna jest woda kradziona, chleb skrycie jedzony jest smaczny. Nie wie, że są tam cienie zmarłych, jej zaproszeni w głębinach Szeolu. List do Rzymian, rozdział pierwszy, wersety od pierwszego do piętnastego, to wprowadzenie do tego listu, w którym święty Paweł przedstawia siebie jako apostoła Jezusa Chrystusa, który ma misję głoszenia Ewangelii. Podkreśla znaczenie Ewangelii jako mocy Bożej dla zbawienia wierzących i wyraża pragnienie odwiedzenia Rzymian, by wzmocnić ich wierze. Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych. Jest to Ewangelia o jego synu, pochodzącym według ciała z rodu Dawida – a ustanowionym według ducha świętości pełnym mocy synem Bożym przez powstanie zmartwych o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Przez niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze. Wśród nich jesteście i Wy powołani przez Jezusa Chrystusa. Do wszystkich przez Boga umiłowanych, powołanych świętych, którzy mieszkają w Rzymie, łaska Wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Na samym początku składam dzięki Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za Was wszystkich, ponieważ o wierze Waszej mówi się po całym świecie. Bóg bowiem, któremu służę w głębi mego ducha, głosząc Ewangelię Jego syna, jest mi świadkiem, jak nieustannie Was wspominam, prosząc we wszystkich modlitwach moich, by kiedyś wreszcie za wolą Bożą nadarzyła mi się dogodna sposobność przybycia do Was. Gorąco bowiem pragnę Was zobaczyć, aby użyczyć Wam nieco daru duchowego dla Waszego umocnienia. To jest, abyśmy się u Was nawzajem pokrzepili wspólną wiarą, Waszą i moją. Nie chcę też, byście nie wiedzieli, bracia. Że wiele razy miałem zamiar przybyć do Was, ale aż dotąd doznawałem przeszkód, aby zebrać nieco owocu także wśród Was, podobnie jak wśród innych pogan. Jestem przecież dłużnikiem tak Greków, jak i Barbarzyńców, tak uczonych, jak i niewykształconych. Przeto, co do mnie, gotów jestem głosić Ewangelię i Wam, mieszkańcom Rzymu. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. do usłyszenia